dzisiaj! Nie, właśnie nie chciałem od wysokiego zacząć. Właśnie od niskiego chciałem zacząć, żeby przejść do... No właśnie dlatego to chciałem zrobić. Ja ci nie mówię, jak masz śpiewać, tylko sugeruję. I tak wszyscy już przewinęli. Dokładnie, kurde. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku. Powiem ci szczerze. Lekostronniczego. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa. Dojechało zmęczenie. Jak to cię dojechało? Nie możesz, Karol. Nie możesz. Na ostatnim odcinku. Ostatnia prosta. Jesteś to winny. A mówiłem, na tym polega odpowiedzialność. Trzeba wstawać po festiwalu i przyjeżdżać na nagranie, no ale teraz czuję się zmęczony. Mogę ci dać w mordę, to cię obudzi. Jak tej, widziałeś tej karteczce? Karteczce na igrzyskach? Nie, ale mogę ci to klasę dać. Nie, nie, naprawdę tego nie widziałeś? Nie. A to było bardzo ciekawe, czekaj jeszcze. Wiesz, że połowa lekostronniczego odcinka to jest, jak ty mówisz, nie widziałeś tego? Naprawdę tego nie widziałeś? Ale czego nie widziałeś? Karol nawet nie może tego znaleźć, dobra. Pani, gorani. No ale znacie to, że była taka pani, co wychodziła do walki i trener z nią wyszedł i tuż przed walką zrobił tak, trzepnął nią i tak jebije. Wyszła i potem była wielka sprawa, czy to jest naprawdę i jak to jest możliwe, że on ją tak bije, a ona od razu powiedziała, że nie, że mam taki deal i on zawsze mi tak robi. Przed wejściem, no. Nie, tak jakby to jest takie śmieszne, nieśmieszne, trochę nie wiem, jakie do tego mam podejście, bo z jednej strony ona faktycznie się na to zgodziła i wiedziała, że to robią i nawet, wiesz, nie mieli problemu z tym, że kamery były obok. Z drugiej strony fakt, czy naprawdę tym sposobem motywacji, ale z trzeciej strony ona też wchodzi za chwilę, żeby też dostać po twarzy, więc no nie wiem. Kochani, Karol znowu mi coś pokazał. A to już też jest stare, Adam pewnie to zna doskonale, jest to mapa klasyków internetu. Piękna rzecz. Co to znaczy? Ktoś postanowił normalnie, legend, podzielić naszą mapę Polski i Europy na filmiki, które są absolutnie znane nam, przynajmniej w dużej mierze wszystkim, jako klasyki internetu. I teraz możecie zobaczyć na mapie, gdzie wydarzyło się dane wielkopomne internetowe. O, tutaj jest czego sobie życzyć nowego roku, to proszę bardzo. A skąd oni wiedzą, że to było w Radomiu? No właśnie, ja nie mam pojęcia, stary. Jestem hardcorem. O, urwiesz mi od internetu w Busku-Zdroju. Busku-Zdroju to było? What? Trochę się cykam w Włoszczowej. Lećmy do Krakowa, zobaczmy co w swoich... Ale może w Wilczce coś się wydarzyło? Ty jesteś w Wilczku? Nie, ma nic w Wilczce. FBI w Polsce. Dawaj, i tu są linki w ogóle, to można wszystko od razu obejrzeć, nie? Zajebiste to jest. Jeszcze. To już. Kurwa. FBI! No tak. Który to jest rok? Jak się takie filmiki 2002-2003 było. Jak kolesia mówią, kurwa, spierdala i sobie to wysyłali. Zamawia pizzę przez syntezator mowy Iwona. Jest stary wideo, rany boskie. To jest Sony Ericsson. To musi być re-upload przecież. Ale Sony Ericsson K750i. O, miałem go, dobra. Czy jest możliwość zamiany składniki? Oczywiście. A więc chciałbym zamienić cebulę na patykę. Ale widać, że studenci Polibudy, dwa monitory. Studenci PEG albo AGH, albo AGH, 100%. Dwa monitory, Centrum Dowodzenia Wszechświatem. A jakie są rozmiary? Koleś się chowa za wersalką. Nie może wytrzymać ze śmiechu. Się chowa za wersalką, żeby go nie było słychać. Pardon me? A jakie są rozmiary? Mamy pizzę, oni są tą ikonką rolling over. Ale to jest po prostu głębokie liceum moje. I zresztą one też by się takie rzeczy robiły. No. I tak by wyglądało nasze nagranie tak, i tak byśmy tak, się tak. K750i, nic nie widać. Pięciu typów się śmieje. A pani się śmieje, bo też tak, tak, dawaj dalej. Ale ten twardo przy kompie trzyma. Nice. No. A ile trzeba czekać? Już się nie mogę doczekać. Nie. Wow, okay. dobre. Nie znałeś? Nie znałem, nie. To klasyk internetu, Karol. To klasyk internetu, dawaj dalej. Dwa matowe linki. To z Krakowa, zaraz zobaczymy. Tu będzie jakiś wypadek czy coś? To jest Poczta Główna, oczywiście. Jadąc od Gertrudy. Nie, tak?
Tak, odpierdolę. Ojojojojojojoj! Gdzie, co? Auaj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 
pani będzie. Kurde, żyła jeszcze. Ajajaj, tak na kolano nic bolało. Stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Troszkę się pobijało. Dobra, dawaj dalej. Co jest jeszcze? O, jest limonowej! O! What? Atak na stodole. No przerabiają tak. Czołgi na kurki. O, to to! To jest limonowej stary. What the f... What? Nie znasz tego? Nie. Ty znasz? No. Czy pewnie kilku wypadło. Atak na stodole. Okej. Okay. Dobra, jeden poszedł, kolejny. Uuu! O fuck! O nie! Ale wszedł prosto w stodołę, prościutko w stodołę. I ale dalej. Stary Astra... Pojechał dalej, pojechał dalej. Astra B. I... Kurde. Powinni przerwać ten wyścig w tym miejscu. Nie no. I kolejny? Stodoła. Nie. Oj, blisko było. Jeszcze jeden i stodał, a zdążył, ale popatrz, jednak 206, kurde, to są te hamulce, to jest ta mocka, o nie, o nie, o nie. Jest dobrze, że tam nikt nie mieszkał, coś to była jednak stodoła. Czy wiesz co zrobić? Nie. Rzeszów, dawaj Rzeszów, jest jeden, a, klasyk jest internetu. Pieśń żałobna dla policyjnej Alfy, co? Jest na lawecie. Służyłaś nam dzielnie jeden tydzień bez wizyty w warsztacie. Dziękujemy ci, o wspaniała Alfa Romeo. Znowu się zjebałeś na środku skrzyżowania. W trakcie jazdy. Znowu po prostu zaświeciła się kontrolka i silnik przestał działać. Piękne! O Jezus, jakie dobre! A coś z moich okolic jeszcze jest? Zobacz tam Brzeską Bochnia, chociaż coś, czy mała szansa. Dyskusja dwóch pijaczków na temat wiary i instytucji kościoła. O! Bo głupio. A to znam. Tak? Bóg jest dawcą życia, Bóg jest zbiorcą życia. O. Kiedy Bóg, tak. No tak ty, no. Był i we. Bo czy to jest przypadkiem lekko stronicze? Tak, ale ktoś już to wysłał, że to jest lekko stronniczy. Okej, dawaj. Teraz oglądamy to jako lekko stronniczy. Po latach. Po tanim winie, dawaj. Bóg jest dawcą życia i biorcą życia. Bo głupio gada. Głupio gadasz. Bóg jest dawcą życia, Bóg jest zbiorcą życia. I chodź. Kiedy Bóg... Bóg... Tak. No to ty, no. Był i będzie. Bóg jest, był i będzie istniał. Ale ksiądz to jest chuj. Lekko stronniczy. Co? Ale nie, no nie, bo obaj wierzą w Boga, to się nie liczy. Ale, ale dobre, ale to jak mu zajebał. Jak ty na plebana będziesz mówił? Ale jako zmienił wyraz twarzy, patrz. No. Ksiądz to jest chuj. Co? Au! Auaj! I to tak w szczękę, auaj! Wow, dużo, mocno. O, patelnia, wiadomo, klasy. Gdzie są kurwa flagi? Nie znasz tego? Wie pani, na kogo ja bym zagłosował? No? Na. Przypomnę, hajluję. Na Gertycha. Mhm. Mhm. Bo on kocha nasz kraj, Polskę. Polskę. Tak, biało serusz, stadamy. Wie pani. To jutro mamy 11 listopada, tak? Tak. Święto Niepodległości. Tak. Dlaczego to tam nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! A, to sam excerpt z tego znam. Dlaczego? No. Dlaczego? 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 Co zrobiłeś? No już tyle. A, tyle, dobrze. Co zrobiłem? Cały dzień mógł przeglądać. Cały dzień mógł przeglądać. Co zrobiłem? Dlaczego? Dlaczego? Jaki dzień mamy dzisiaj? Chcemy oglądać memy. Dlaczego? Bóg. Bóg to tak, ale ksiądz... Ale mocne. Ach, dobra, wyłączyłeś to, już nie możemy oglądać. Takie dobre. A tak mi się dobrze oglądało. Taki fajny LS. Nie musiałem nic robić, oglądałem śmieszne filmiki. Teraz zmieniamy zupełnie nastrój, zmieniamy temat, przechodzimy do tematu poważnego. We Francji hakerzy włamują się na internetowe konta lekarzy i fałszują certyfikaty szczepień. Właśnie, to jest totalnie ten temat, który powinniśmy zrobić po mapie memów. Nie wiem, czy ty wiesz, bo u nas jak masz pacjent.gov.pl. A ja mam. Jak masz pacjent.gov.pl, no to... No, ja mam obywatel. Każdy, kto ma profil zaufany, to ma to, nie? Mam. I jest też gabinet.gov.pl. I gabinet.gov.pl jest dla lekarzy. O. I oni się logują tam przez ten panel.
i wystawiają ci receptę na przykład i wtedy ty to dostajesz. Ale na co można dostać receptę? Na mikrofon, żeby był równo, można dostać receptę. Czy ty go ustawiasz? Jasne, że jest równo. Proszę cię. Znaczy nie, bo był w dół, po prostu w stół. Był w dół, w stół. Francuzi w ogóle są bardzo tacy nie za chętni do szczepionek i masek, jak się okazuje. Pod koniec lipca francuskie zgromadzenie narodowe przyjęło ustawę antykowidową zapowiadaną przez Emmanuela Macrona. Ustawa rozszerza obowiązywanie przepustek zdrowotnych. Od 21 lipca Francuzi muszą okazywać certyfikat pełnego zaszczepienia lub negatywnego testu na koronawirusa w miejscach, gdzie przybywa więcej niż 50 osób, w kinach i halach sportowych, ale także kawiarniach i restauracjach, tak jak w Wiedniu mówiłem. Tak, tak, tak. Już dobę po tym, jak Emmanuel Macron zapowiedział ustawę na szczepienia na COVID, zapisało się 1,7 miliona osób. Na ulicę wyszli przeciwnicy szczepień, ale także pojawiły się, które zaczęły sprzedawać fałszywe certyfikaty szczepień. Teraz francuskie służby informują o kolejnych przestępstwach związanych z zaświadczeniem o szczepieniu na COVID. Policja prowadzi obecnie szereg postępowań w sprawie podrabiania zaświadczeń po tym, jak lekarze zaczęli zgłaszać włamania na ich internetowe konta. Czyli tak jak mówiłem, no to... Między innymi hakerzy, którzy uzyskali dostęp do internetowego konta rodzinnego w Bordeaux. Wystawili 55 fałszywych certyfikatów covidowych. Przeczytałem Bordeaux, bo pani w Żabce mi kiedyś powiedziała. Nie, właśnie. Pamiętasz? Nie. Gdzie? Bordeaux? No Bordeaux? Nie. Wino. Powiedziałem jakiekolwiek wino czerwone. Pani, może być Bordeaux? I patrzę, jest napisane Bordeaux, Bordeaux. No tak, tak. Bordeaux okej, są Bordeaux wina. To są dobre wina w ogóle, słyszałem. Jak Bordeaux? Masz, na przykład, jak masz jakąś taką okazję i na prezent, Bordeaux, dobre wino. A wy jak kupujecie właśnie ja na... Kawalier albo Commandos. Ja Bordeaux często na prezent daję. A moja ulubiona ryba to filet, znasz to, nie? Jezu, musisz to znać. To filet? Dobra, nie, to szybko, pokaż ryba, najlepsza ryba, ulubiona ryba filet. Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby. Jakie ryby preferujesz? Filety. Ale jakie gatunki lubisz? Nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Preferuję pani fileta, dlatego... Widać, że to jest nas... Nie, to nie jest dawane. Pani po prostu chyba nie, jakby wiesz, nie wierzę, jak można lubić ryby, ogólnie, lubię ryby. No ale to wiesz, że tak się mówi, tak samo jak mówisz, różne ryby. Tak samo jak idziesz, nie, jest tak często. Ja akurat określiłem filet z takich mniejszych sklepów, w małych miejscowościach słyszałem nieraz, że po prostu filet jest to... Filet. Ja wiem, że filet to jest forma podania ryby, tak? Czy tam... A filet, ale... filet też francuskie słowo. Le filet. Chwilę, tak. Ja jestem akurat co nie wierzyć, no, że... Kupić go w każdym sklepie. W stanie... Widać, że ona kłamie, jak to mówi. Przecież widać, że ona co nie wierzy, no... Naprawdę? Taniej, zdrowy i można szybko przerządzić. Także trzy plusy i żadnego minusa. A jaki to jest filet? Nie umiem określić, czy to jest filet z oceanu, czy jakiegoś tam może z Indii. Okej, spoko. Ja to myślałem, że filety są z ryby. Dlatego nie. Tak? Ty uważasz, że pani udawała? Nie wiem, Karol, już po prostu... Ale ciekawe, że to na TVN leci. Na TVN Style. Pamiętam, jak dawno się dowiedziałem, że to nie jest TVN Style, tylko TVN Style. Do dawno temu, jak wprowadzili TVN, ja myślałem, że wiesz, co to za ludzie. Ale jesteś... Nie, naprawdę, ja myślałem, dlaczego ludzie mówią TVN Style, jakby ja pierdzielę, gdzie się uczyliście angielskiego, to jest TVN Style. Myślę, że ludzie nie wiedzą? Tak, myślę, że ludzie są debilami, ja tak, i pamiętam, że chyba nawet kogoś, wiesz, tam w domu poprawiłem, nie, to jest TVN Style, i dopiero potem słyszę, że to są TVN Style, i myślę sobie, kurwa, co to chuj, to czemu nazywacie kanał tak, że można go czytać poprawnie, a to będzie niepoprawnie. Ale moja ulubiona ryba to filet, jakby się gdzieś pytał. Koniec lipca do więzienia we Francji trafił pracownik Centrum Szczepień. Mężczyzna został skazany za to, że wygenerował 200 fałszywych kodów QR. Z kolei w ośrodku szczepień w Bordeaux dwie kobiety pracujące tam zostały oskarżone o sprzedaż fałszywych certyfikatów po 80-150 euro za sztukę, stary. Czyli możesz się nie szczepić, kupić certyfikat i łazić po restauracjach. Ale to jest tak, że ty jesteś wprowadzony wtedy do systemu? Chyba tak. No bo jakby to działa... Znaczy, ale ludzie są kurczami. Na jakiej zasadzie to działa? Czy jak cię skanują w tej restauracji, mają taki skanerek i tamten, i im robi pik. To się łączy z bazą? Czy ono się łączy z bazą i mówi, że musi się po prostu ma tam jakiś ciąg znaków, który wie, że jest... Nie, myślę, że musi się łączyć z bazą. Myślę, że nie musi. No ale no pomyśl, że... za szybko to klika. No ale poczekaj, tak, aha, to mi chodzi o to, że to jest token, że dostajesz token, który sprawia, że jest okej. Okay. I to drugą rzecz nie umie rozszyfrować. Tak. Zawsze to jest okej. Coś jak klucz. Coś jak się do Windowsa. Okej. No to ja chcę KGW.
FCKGW, FCKGW, co dalej? RHQQ2, YXRKT, 8TG6W, 2B, ale wiesz, że on już jest obsolete, w sensie... Wow. Ten kod jest już jakby... Włod, to jest do Windowsa... On jest na Wikipedii XP. Stary. No wiem. Jest na Wikipedii. Ale stary, on, to jest kod do Windowsa XP, kto by go używał? No, nie. Jak wirtualną maszynę potrzebujesz sobie postawić? Tak, no Windowsa XP wirtualnego, to jest moje największe marzenie. Ja miałem do Kuro. Bo jest taki programik do sterowania Kuro i potrzebowałem do tego Windowsa, potem musiałem postawić. No bo przecież na żadnym nowszym Windowsie to nie działało, nie? Nie no, działałoby, no tylko tak. Szkoda mi miejsca na dysku, a Windows to zajmuje w miarę mało, więc mam Windows XP. Chcesz powiedzieć, że w tym roku, czy w zeszłym roku jeszcze, instalowałeś gdziekolwiek Windowsa XP? No, na dwóch chyba kompach nawet, na MacBooku i na iMacu. Karol, mi kupiłeś 19-letni komputer, się dziwisz. Tam system jest 2007. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się już w poniedziałek. Ja nazywam się Karol Paciorek, to był Włodek Markowicz, a wy jesteście lekko... stronniczy. No i drodzy państwo,